Nowy model zarządzania opieką onkologiczną w Polsce. Zapewnienie opieki opartej o jednakowe standardy. Realizacja etapów leczenia przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny oraz przydzielenie indywidualnego koordynatora każdemu pacjentowi, który przeprowadzi chorego przez leczenie. To główne założenia Krajowej Sieci Onkologicznej. To ogromna zmiana dla pacjentów. Dla nas jest ważny koordynator, dostępność, żeby pacjent nie był wykluczony bez względu na miejsce zamieszkania, cyfryzację czy wykształcenie. Według słów premiera i ministra zdrowia, którzy odwiedzili dziś Narodowe Centrum Onkologii w Gliwicach, nie będą, bo teraz wszystkimi problemami związanymi z przebiegiem leczenia onkologicznego zajmą się właśnie koordynatorzy. Ci pacjentom będą towarzyszyć od początku aż do zakończenia całej procedury. To rewolucja w leczeniu nowotworów. To prawdziwy przełom. Zarówno z perspektywy pacjenta, z perspektywy lekarza, ale także rodziny, bo rozmawialiśmy dzisiaj krótko wprawdzie, ale wcześniej dużo więcej na tematy rehabilitacji chociażby. Ponadto rząd na walkę z rakiem ma przeznaczyć kilka miliardów złotych. W pierwszej kolejności 2,5 miliarda, z których placówki jak ta w Gliwicach będą mogły skorzystać, biorąc udział w konkursie. Marzyliśmy o czymś takim, co się właśnie dzieje i co się stanie. I mogę Państwa zapewnić, że jesteśmy przygotowani do tego, żeby te możliwości wszystkie przeistoczyć z pożytkiem dla przede wszystkim naszych pacjentów, ale również dla poprawy świadczeń i jakości leczenia onkologicznego w Polsce. A według niektórych raportów Polska w dalszym ciągu pod względem walki z rakiem odstaje od innych europejskich krajów. Problemem ma być zbyt daleko posunięta centralizacja systemu, który zarządza polską onkologią. Mamy ten system zdefiniowany także oprócz ośrodka krajowego, który będzie zajmował się koordynacją na poziomie każdego regionu. Będzie specjalny wojewódzki ośrodek monitorujący, który będzie zbierał informacje i odpowiadał między innymi za koordynację. Tutaj aktywność ministra zdrowia tak naprawdę będzie coraz bardziej zastępowana po tych regulacyjnych działaniach. Planowane rządowe wsparcie dla polskiej onkologii do 2030 roku ma wynieść 10 miliardów złotych. Zakończyły się prace rozbiórkowe zawalonej kamienicy przy ulicy Bednoża w Katowicach-Szopienicach. Usunięte zostały te części, które wciąż groziły zawaleniem. Firma zajmująca się likwidacją szkód nie zrównała z ziemią całego budynku. Pozostałe elementy jednej ze ścian, a także część piwnicy. Został fragment objętości 1/4 kondygnacji przyziemia. Jego konstrukcja jest bezpieczna. Na części jest strop odcinkowy, łukowy, na części drewniany, ale w dobrym stanie, więc może się przydać jeszcze, jeżeli by miał być odbudowywany ten obiekt. Kiedy będzie uruchomiony przejazd i przejście? Trudno powiedzieć, bo nastąpiła komplikacja. Wodociągi stwierdziły rozszczelnienie wodociągu. Ponowny przejazd ulicą Bednoża zostanie przywrócony po zlokalizowaniu i usunięciu awarii wodociągu. Droga jest nieprzejezdna od 27 stycznia. Doszło wtedy do wybuchu gazu na plebanii Kościoła Ewangelickiego. Zginęły dwie osoby, a kilka zostało rannych. Sprawę bada prokuratura. Autobusy stoją w długich korkach, są spóźnione, a pasażerowie zastanawiają się, dlaczego tyle czasu trwa wyjazd z katowickiego dworca. Momentami w kolejce do sygnalizacji ustawia się kilka pojazdów. Przez skrócenie cyklu zielonego światła z 23 do 10 sekund już na następnym przystanku autobusy spóźniają się o około 8 do 10 minut. Trzeba było też częściej ładować autobusy z silnikiem elektrycznym. Rozkłady jazdy układane są tak, żeby te autobusy elektryczne mogły zrealizować wszystkie przystanki. W momencie, kiedy nieoczekiwanie oni zostawali na dworcu, autobusy stały, kierowcy stali wraz z pasażerami, no to były takie nieoczekiwane wydłużenie pracy tej baterii. Dlatego też utrudniało to pracę autobusów elektrycznych. Musiały one wcześniej zawracać i udać się do stacji ładowania. 30 stycznia Zarząd Transportu Metropolitalnego napisał w tej sprawie do Katowickiego Urzędu Miasta. Potwierdziło się, że powodem problemów jest sygnalizacja, a konkretnie jej modernizacja. Miasto zareagowało dopiero po zgłoszeniach zdenerwowanych kierowców autobusów. Od kilku tygodni tak wygląda wyjazd z dworca w Katowicach. Autobusy stoją po kilkanaście minut przed wadliwie ustawionym sygnalizatorem, napisał jeden z nich.
To, co było zauważalnym problemem, to rzeczywiście ten cykl 10-sekundowy, dlatego przywrócono do poprzednich ustawień sterowniki. Sterowniki sygnalizacji świetlnej zostały wymienione już na łącznie kilkudziesięciu skrzyżowaniach, ale do tej pory takiego problemu nie było. Ten sterownik, tak jak około 30 innych sterowników w naszym mieście, został wymieniony jako pierwszy, niestety w takim miejscu, w którym dotyczy bezpośrednio pasażerów zbiorkomu, wymagał manualnej interwencji i przywrócenia do tego stanu sprzed zainstalowania nowego sterownika. Inteligentny system transportowy w Katowicach powinien zacząć działać w pełni pod koniec tego roku. Wtedy na wszystkich skrzyżowaniach miasto chce wprowadzić priorytet dla komunikacji zbiorowej i do takich sytuacji ma już nie dochodzić. Mieszkańcy Rybnika mają problem z otrzymaniem dodatku węglowego, alarmuje jeden z radnych. Dotyczy to przede wszystkim osób, które mieszkają w budynkach, w których znajdują się co najmniej dwa gospodarstwa domowe. Zgodnie z nowelizacją ustawy te osoby mogą złożyć wnioski o dopłatę, ale Rybnicki Urząd Miasta je odrzuca. Miasto Rybnik za pomocą ustawy i słusznie miało taką możliwość, przyjęło za model weryfikacji danego mieszkańca numer jego, adres jego domu. W związku z powyższym ten, kto nie miał nowego adresu domu, po prostu nie dostawał dodatku węglowego i dostawał informacje o sprawie bez rozpoznania. W takim przypadku mieszkańcy mogą wysłać odwołanie za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. To może odwołać decyzję lub wysłać ją do ponownego rozpatrzenia przez OPS. Urzędnicy powinni wtedy przeprowadzić wywiady środowiskowe. Według części mieszkańców nie są one jednak przeprowadzane. Miasto twierdzi co innego. W pierwszej kolejności mogliśmy składać takie wnioski, na przykład z jednego domu składane były 3 wnioski i one miały zostać rozpatrywane. Natomiast w trakcie zmieniła się ustawa i dziś Ministerstwo Klimatu w specjalny sposób zaleca samorządom badanie tego rodzaju spraw i obliguje mieszkańców do tego, żeby zwrócili się o nadanie osobnego adresu. Zostało przeprowadzonych dodatkowo, żeby takie wnioski uściślić i sprawdzić, ponad 500 wywiadów i kolejne są w toku i kolejne są rozpatrywane. Jeżeli chodzi o jakiś nierozpatrzony wniosek, to najprawdopodobniej nie został on złożony zgodnie z tymi obowiązującymi zasadami, przepisami prawa. Mieszkańcy, którzy nie zgadzają się z decyzją urzędników o odmowie wypłaty dodatku, mają 14 dni na odwołanie. W Rybniku złożonych zostało ponad 15,5 tysiąca wniosków o wsparcie zakupu węgla. Wyjątkowy gość w telewizji TVS. Dzisiaj nasze studio odwiedziła ambasador Demokratycznej Republiki Konga. To odległy kraj, ale nie przeszkadza to we współpracy. Dyplomatka zapowiedziała konkretne działania w wymianie doświadczeń na gruncie medycyny z Akademią Śląską w Katowicach. We have a step. Zrobiliśmy krok w sprawie szczepień, nie tylko na COVID, ale wszelkiego rodzaju szczepień. Pracujemy nad tym i wiemy, że prowadzicie działalność w dziedzinie medycyny. Dzięki współpracy chcemy uzyskać większe wsparcie dla naszych szpitali w Demokratycznej Republice Konga. Ta współpraca ma polegać na wymianie rozwiązań technologicznych, sprzętu i innego rodzaju wyposażenia dla szpitali w afrykańskim kraju. Swój udział w tworzeniu pomostu pomiędzy Polską a Demokratyczną Republiką Konga będzie miał Wydział Nauk Medycznych Akademii Śląskiej. Ambasador zapowiedziała też wizytę przedstawiciela Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Kinszasie, która została zaplanowana na przyszły tydzień. Rosyjska inwazja w Ukrainie trwa już prawie rok. W dalszym ciągu potrzebne jest wsparcie dla tych, którzy walczą oraz tych, którzy muszą uciekać. Dlatego w Rudzie Śląskiej odbędzie się już w najbliższą sobotę koncert charytatywny Karpackiego Zespołu Pieśni i Tańca Ukrainy Werchowina. Podczas imprezy Fundacja TVS zbierze datki na rzecz 67. Batalionu Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy. My walczymy z naszym rosyjskim agresorem i bronimy swoją niezależność. Jest tak bardzo dla nas ważne te wsparcie, które mamy i otrzymujemy od Polaków. I także nam jest bardzo ważne, żeby tak rado i tak gościnno przyjęli tych Ukraińców, którzy przyjechali. Zespół Werchowina wystąpił już w Polsce na kilku koncertach.
W najbliższą sobotę w Domu Kultury Bielszowice wolontariusze Fundacji TVS będą zbierali pieniądze, które zostaną przekazane potrzebującym. Fundacja od początku wojny stara się pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Cały czas kieruje się empatią i wielkim sercem. To jest jak gdyby normalne. My po prostu zawsze jesteśmy tam, gdzie człowiek potrzebuje pomocy. Tutaj właśnie tymi ludźmi są nasi bracia z Ukrainy. Werkowyna występuje w Ukrainie i za granicą już od ponad 75 lat. Artyści koncertowali w Polsce, Chorwacji, Belgii, Czechach i Niemczech. To zespół, który prezentuje bogactwo karpackich melodii, pieśni i tańców ludowych. Ruda Śląska po raz kolejny postanowiła pomóc ogarniętej wojną Ukrainie. Cel jest jeden, zbiórka dla poszkodowanych z powodu wojny. Będzie można wesprzeć akcję, bo sam wstęp jest wolny, ale będzie można jakieś środki, jeżeli ktoś będzie miał tam złożyć na pomoc właśnie wszystkim mieszkańcom Ukrainy. Datki można też przekazywać na konto Fundacji TVS z dopiskiem Pomoc dla Ukrainy. Koncert odbędzie się w Domu Kultury w Bielszowicach w Rudzie Śląskiej o godzinie 17. Wydarzenie odbywa się pod patronatem telewizji TVS.